Dzień dobry. Pan Jezus to nie jest jakiś sekciarz, który przygotowuje swoich wyznawców jak taki guru na to, że przyjdzie taki moment, w którym będą chcieli pozabijać jego wyznawców, nakręca tych ludzi, którzy za nim idą do tego, żeby szykowali się w najgorsze, no bo on ma jakąś wizję i teraz trzeba będzie za to oddać życie. Jest taki jeden ksiądz, były salezjanin w Poznaniu, którego sobie podglądam od jakiegoś czasu. To jest człowiek, który zgromadził wokół siebie grupę wiernych, jak sam ich nazywa. Walczy o mszę trydencką w Poznaniu. I jak patrzę sobie na to od jakiegoś czasu i słucham tego, co mówi do ludzi, to mam wrażenie coraz bardziej, bo tam akcja coraz bardziej przyspiesza, takiego człowieka, który właśnie rośnie na takiego guru, który jest osaczony przez swoich byłych współbraci. Już tam palicho całą tą sytuacją, która jest niezdrowa i bardzo toksyczna z dwóch stron, ale jakby teraz się zaczyna w jego przepowiadaniu, trochę rozumiem, bo ona wypływa, ta narracja z tych okoliczności, w których się znaleźli i tych różnych dziwnych rzeczy, które się dzieją, które mają jakby uprzykrzyć mu życie, ale jakby nawiązuje do tego, do tej postaci tylko dlatego, że teraz zaczyna się w jego mówieniu taka narracja właśnie osaczonej twierdzy, która się przygotowuje na najgorszą. Tam mówi wprost o tym, że przyjdzie moment, w którym być może on lub ktoś inny będzie musiał przepłacić tą najwyższą cenę, czyli życiem. I to jest dla mnie takie bardzo sekciarskie, dlatego że to środowisko jest bardzo zamknięte, bardzo hermetyczne, bardzo atakujące wszystko naokoło, cały świat, cały Kościół i wszyscy ludzie są źli, tylko ten jeden człowiek jest po prostu mistrzem prawdy i wizji prawdziwości. Jezus jest całkowicie inny. Jezus jest kimś, kto po pierwsze nie koncentruje na sobie. Jezus zaprasza cały czas, ale nie buduje tej narracji w opozycji do całego świata i do jakichś wrogów, tylko pokazuje perspektywę Boga, która zawsze jest perspektywą wolności. Jeśli chcesz, to chodź. Jeśli chcesz, to przyjdź. I to, co dzisiaj Jezus mówi w takim bardzo pobieżnym czytaniu, może brzmieć jak mowa takiego guru, który przygotowuje swoich wyznawców na najgorsze, ale tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby obronić jego samego i to, co głosi. Jezus raczej pokazuje, że konsekwencją, ale to jest cała Ewangelia, że konsekwencją pójścia za nim, czyli za jego sposobem myślenia, jego sposobem działania, decydowania i życia w ostateczności, może być to, że człowiek będzie znienawidzony z tego powodu. Ale to jest bardzo ważne, że z jego powodu. To znaczy, to znowu nie chodzi o jego imię tylko i wyłącznie, chociaż tak się dzieje niestety w tym świecie, że ludzie giną z powodu jego imienia, ale przede wszystkim ze sposobu tego, z powodu tego, jaki ma sposób na życie. To jest to, co bardzo często mówię, że naśladowanie Jezusa to nie jest toczka w toczkę, albo trzymanie się jakiegoś jednego sztywno sposobu postępowania, ale chodzi o to, że przejmuje jego sposób myślenia. Jego sposób myślenia jest jaki? Znaczy szukać Ojca i kochać ludzi. A miłość ma to do siebie, że jest twórcza i zawsze szuka czegoś, co będzie w tym momencie najlepsze. To jest świetnie widać w Ewangelii Łukasza, szczególnie w tych wszystkich miejscach, gdzie Jezus uzdrawia. Zobaczcie, że Jezus nie tylko uzdrawia, ale zawsze też wychowuje tych, którzy patrzą, do tego, żeby się uczyli wolności wobec prawa, wobec tradycji, wobec tego wszystkiego, co było taką skostniałą strukturą. Bo Jezus pokazuje, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest miłość. Wiem, że to taki slogan. I wielu mi to zarzuca, że sobie tak tą miłością tutaj żongluję, jak mi się podoba. Nie, jak mi się podoba. Ta miłość zawsze ma bardzo ważne kryterium rozeznawania, czy jest słuszna i czy jest prawdziwa. To znaczy miłość do drugiego człowieka. Jeśli coś pomaga człowiekowi w jego życiu, najpierw na poziomie egzystencjalnym, bo uzdrawianie to jest właśnie ten poziom. Jezus daje zdrowie. Jezus nie uzdrawiał tylko duszy. Jezus uzdrawiał też ciało, a więc dawał poczucie, że ciało, nie poczucie, Jezus po prostu potwierdzał, że ciało człowieka jest czymś ważnym, bo egzystencja jest czymś ważnym. Za tym idzie zdrowie duszy, bo zdrowie duszy
ma też, no właśnie, odzwierciedlenie w zdrowiu ciała. To wiemy, psychosomatyka. I to nie na zasadzie tylko, że interesuje nas zdrowie, żeby jak najdłużej żyć, ale żeby też to życie miało naprawdę posmak tego, że można się dzielić, to jest miłość. A więc kryterium tej miłości, o której mówię, to nie jest tylko taka romantyczna miłość, o której się fajnie mówi, ale to jest miłość, która prowadzi do tego, że człowiek jest zdolny służyć. A więc Jezus mówi o tego rodzaju prześladowaniu, że będą cię prześladować, czyli będą ci kłaść kłody pod nogi, będą ci utrudniać życie, będą cię kwestionować, będą cię no właśnie prześladować właśnie w takim duchu, że żyjesz jak Jezus, to znaczy masz pasję miłości, masz pasję człowieka. I może warto zobaczyć, na ile rzeczywiście idziemy za Jezusem i za Jego sposobem myślenia, Jego sposobem decydowania i działania, tylko do tego momentu, w którym jest nam łatwo. A kiedy zaczynają się schody, czyli właśnie to, co o czym mówi dzisiaj Jezus, że cię będą nienawidzić, że cię będą prześladować, to odpadamy. Jezus mówi, jak to przetrwasz, to blisko jest twoje zbawienie. I to nie jest nagroda za dobre sprawowanie. No dobra, przemęczyli cię, to teraz w nagrodę masz tutaj M4 w niebie. Nie. To jest całkiem coś innego. To jest kwestia tego, że człowiek wtedy właśnie, jak przekroczy ten próg prześladowania, wie, że jest naprawdę wolny. To jest to, co mówiłem w ostatnich dniach. Zostawić wszystko, jak wdowa, zaufać Panu Bogu. To znaczy, nie znaczy, że nie masz trosk, to nie znaczy, że cię to nie boli, że cię to nie dotyka, że cię to nie rani, że masz dość. To wszystko jest ludzkie i to masz. I Jezusowi nie chodzi o to, żebyś tego nie miał, zresztą on sam to ma do końca, jak człowiek przeżywa swoje człowieczeństwo, nie udaje. Ale chodzi o to, że ta granica sprawia, że jesteś jeszcze bardziej wolny. To jest to coś, to jest ta wolność w Jezusie, to jest ta wolność w Bogu. To jest to, czego ci nikt nie jest w stanie odebrać. Żadne prześladowanie, żadne nękanie ciebie, żadne, nie wiem, przekreślanie cię przez tych, od których zależy twoje życie. Jeśli cię ktoś zmarginalizuje, to boli, to bardzo boli. Czasami człowiek się musi otrząsiwać przez wiele lat, a nawet do końca życia. Ale jakby to nie jest najważniejsze, chociaż to jest bardzo bliskie, bo to jest najbliższe doświadczenie. Znaczy, jak cię boli, to cię boli, to najpierw czujesz. Ale chodzi o to, że generalnie za tym kryje się to coś, co nazywamy wolnością wewnętrzną. To jest ten moment, o którym kiedyś mówiłem u Jaśka Kaczkowskiego, kiedy pamiętacie ten strach, który go paraliżował, te kłody, które były mu podkładane, właśnie to prześladowanie. Przecież nie był prześladowany z powodu tego, że sobie wymyślił dom na Karaibach i tam po prostu budował sobie willę za pieniądze, które zbierał. Nie, był prześladowany za Jezusa. Może nie wprost, ale za to, co w imię Jezusa robił, czyli ta miłość do drugiego człowieka, którego pchała do budowania hospicjum i całej tej społeczności wokół tego dzieła, sprawiała, że był prześladowany, że był kimś, kto był pomiatany, kto był marginalizowany, był, komu się dawało do zrozumienia, że nie jest ważny, że jest nieistotny, że jest jakąś pomyłką w całym tym systemie. I tym momentem przełomowym była ta modlitwa do Jerzego Popiełuszki, żeby zabrał mu ten lęk, żeby mu to załatwił w niebie, żeby się tym o to zatroszczył, żeby się przestał bać. No i przyszedł Glejak, czyli takie totalne już zgnojenie po ludzku człowieka, ale to dało mu to była ta właśnie granica, którą jak przekroczył, wcale jego życie się nie polepszyło, w tym sensie, że prześladowcy nie zniknęli, choroba postępowała, niszczyła jego organizm, niszczyła jego zdrowie, jego życie, ale był coraz bardziej wolny. Właśnie dlatego, że przekroczył ten próg i zobaczył, że no co mogą mu zrobić? Najwyżej mogą go zabić, ale i tak umrze. Więc to jest ten moment, w którym warto, żebyśmy zobaczyli, na ile jesteśmy prześladowani, bo wszyscy są jakoś prześladowani, ale pytanie, na ile z powodu Jezusa, a to słowo Jezus, to jeszcze raz mówię, nie chodzi o to, że weźmiemy, napiszemy sobie sztandar Jezus, będziemy drażnić i dostaniemy w końcu w papę, tylko chodzi o to, czy jest we mnie miłość na wzór Jezusa, miłość do człowieka, taka pasja, która sprawia, że innych drażnisz swoją wolnością, swoją pasją, a przez to jesteś prześladowany. A więc jak jesteście w takim momencie życiowym, w którym robicie dobro, w którym poświęcacie się dla innych, i to wcale nie musi być pod szyldem Kościoła, pod szyldem wiary,
kiedy robicie coś dobrego i inni was prześladują, nawet najbliżsi, to cieszcie się z tego. Ale nie dlatego, że jesteście masochistami i nie dlatego, że czym gorzej, tym lepiej. Absolutnie to nie jest ta logika i to jest głupia logika, ale dlatego, że jest szansa na to, że dojdziemy wtedy do takiego momentu, w którym przekroczymy granicę i będziemy naprawdę wolni. Jeszcze raz mówię, to jest bardzo niebezpieczny moment, bo łatwo wpaść w pychę, to znaczy prześladują mnie, ja jestem kimś ważnym. I tutaj z całym szacunkiem do księdza z Poznania, ale właśnie on teraz wpada w takie coś. Jestem kimś ważnym, chociaż podkreślam, że on jest nikim, ale tak naprawdę w tym, co mówi, jak mówi, jakby bardzo siebie stawia w centrum. I to jest problem, bo to sprawia, że tak naprawdę odchodzimy od tego, co jest istotą. Przepraszam, że powiedziałem o tym księdzu, ale wydaje mi się, że to jest takie studium, zresztą on to publicznie wszystko mówi, to wszystko można zobaczyć w internecie, więc jakby to nie są jakieś wyciągane kwiatki, ale wydaje mi się, że na nim można się dużo nauczyć, jak tego nie robić. To znaczy, jak nie wpadać w taką retorykę, że jestem prześladowany z powodu Jezusa, kiedy w mojej ocenie kompletnie tak nie jest. Kryterium jest to, czy robisz miłość, czy dajesz innym miłość, bo Jezus właśnie za to został ukrzyżowany. Był kimś, kto był pasjonatem człowieka. Był pasjonatem tak bardzo w wymiarze i duchowym, bo przyszedł nas zbawić, wyrwać nas z tego, co jest śmiercią tą wieczną, ale też przyszedł nam pomóc w sensie cielesnym. On to robił na każdym kroku, bo dla niego pasją był człowiek w całości, na każdym etapie jego życia. Nie tylko po śmierci, ale właśnie też tutaj na ziemi. I myślę, że warto tę Ewangelię dzisiejszą wziąć jako taką nadzieję na to, że jeżeli jesteś na granicy swoich możliwości i wytrzymałości, to być może jesteś blisko tego przekroczenia tej takiej granicy, która sprawi, że będziesz jeszcze bardziej wolny. Ale jeszcze raz mówię, to nie jest instruktaż dla masochistów, tylko to jest instruktaż dla ludzi, którzy kochają i z tej pasji są ukrzyżowani, prześladowani i poniewierani przez innych. Do widzenia.